Przeżył kierowca? Przeżył. Przyczyny uczynienia wypadku będzie policja, my na tym nie podejmujemy na to decyzji. Po prostu no, dojechaliśmy na miejsce zdarzenia, kierowca samochodu ciężarowego był zakleszczony w kabinie. Musieliśmy rozciąć kabinę, odciągnąć kolumnę kierowniczą i żeby ewakuować kierowcę. Kierowca był w ogólnie w stanie dobrym, mieliśmy z nim kontakt, także cały czas prowadziliśmy z nim rozmowę. Po prostu miał uszkodzone tam, nie wiem, musieli Państwo mieć kontakt ze szpitalem. Wstępnych oględzin miał tylko tam chyba złamane coś, krwawił z nosa, delikatne tarcia na głowie. Nogi miał wszystko całe, także tylko odciągnęliśmy, uwolniliśmy, bo był zablokowany przez kierownicę i tutaj część samochodu. I odciągnęliśmy to i mogliśmy go ewakuować spokojnie na nosze i przekazać go służbie zdrowia. Dyżurny miał zgłoszenie około 6:19, coś w tych godzinach. Zabezpieczyliśmy tutaj most przez użycie sorbentów, żeby wyciek paliwa po prostu oleju napędowego nie spowodował skażenia Wisły. Teraz przepompowujemy jeszcze resztę paliwa ze zbiornika do beczek. Staramy się, tutaj koledzy ze sieci przyjechali z ciężkim samochodem ratownictwa technicznego, odciągnąć, żeby wypiąć ten ciągnik z naczepy, żeby można było zabrać to i udrożnić most. Minimalna ilość, my zabezpieczyliśmy to, jak Państwo widzieliście, to są minimalne takie filmy, takie delikatne krople paliwa, które po prostu są z wodą, ale w tym nurcie. No, myślę, że nie spowodują jakiegoś skażenia tutaj środowiska. Konstrukcja mostu została lekko uszkodzona. Tutaj zostały wezwane służby, które znajdują fachowcy od tej konstrukcji, także most własnością podobno jest PKP, ale tutaj są panowie z jakiegoś, no, fachowcy od tego mostu i sprawdzą, tutaj przyjadą jeszcze inni i sprawdzą, jak ta konstrukcja mostu, czy nie spowodowało to uszkodzenie jakichś tutaj poważnych konsekwencji. Staramy się to jak najszybciej to zrobić, żeby ten most udrożnić. No nie wiem, musimy teraz to paliwo spompować i wypiąć ten ciągnik i ściągnąć go z mostu, żeby to udrożnić. Policjanci kierują przez most w hełmie, także tutaj zamknęli tutaj dojazd od strony Świecia, tu z Grudziądza, od strony Grudziądza, także no niestety, tak odurnie w warunkach.